za każdym razem, kiedy pracowałam przy sesji, wszyscy mówili mi, że mam talent aktorski, z czego nie zdawałam sobie sprawy przez długi czas. Ja byłam zawsze dość nieśmiała, więc nie wyobrażałam siebie sobie w takiej roli, ale zrobiłam to, stwierdziłam, że muszę spróbować. Zadziwiłam sama siebie, tak, absolutnie. Nie wiedziałam, że byłabym w stanie robić takie rzeczy i faktycznie pchać siebie poza zonę komfortu. Każde takie spotkanie z tym zawodem było dla mnie odkryciem czegoś nowego, więc kiedy zaczęłam chodzić do szkoły teatralnej, zaczęłam odkrywać wszystkie zawody, które są związane z samym teatrem i bardzo przypadło mi do gustu reżyserowanie. Później zrobiłam film z Antkiem Nykowskim, który też był wspaniałym doświadczeniem. Robienie tego filmu było naprawdę fantastyczne i tam moje przeczucia się potwierdziły i faktycznie to jest to, co bym chciała robić. I szczerze mówiąc zrezygnowałam ze szkoły filmowej, dlatego że nie chciałabym w jakiś sposób przedłużać mojej kariery modelki, bo kariera aktora generalnie polega na tym samym, na czym polega kariera modelki. Wszystko skupia się na twoim wyglądzie, na twojej aparycji, a to nie jest coś, co chciałabym kontynuować do końca mojego życia. Dlatego jeżeli kiedykolwiek pojawi się jakaś propozycja a propos filmu, to na pewno ją przyjmę, ale nie chciałabym tworzyć sobie z tego zawodu. Wydaje mi się, że wolałabym zająć się czymś od drugiej strony kamery. Ostatnio zrobiłam z moim dobrym znajomym mały film na kamerze Super 8, który wyszedł dość dobrze. Siedzieliśmy, bawiliśmy się po prostu tym i wydaje mi się, że na tym to polega. Trzeba po prostu bawić się tym, co się lubi. Ja mam taki przywilej, że mogę sobie wybrać dosłownie, co chcę robić w życiu i mam czas na to, żeby wybrać dokładnie i korzystam z tego. Staram się eksplorować różne pola.